Cześć, tu Arek Woźniak. Cinkci Aszpel rzucił mi wyzwanie. Ile punktów dla drużyny zdobędę na torze przeszkód? Przekonajmy się. Od chwili startu zegara odliczamy od 100 do 0. Za każdą sekundę, która pozostanie na liczniku, zawodnik zdobywa punkt dla swojej drużyny. Dodatkowo za każde trafienie piłką do celu na początku toru doliczamy 5 bonusowych punktów. W wyzwaniu Cinkci Aszpel tor przeszkód dzisiaj Arek Woźniak, Zagłębie Lubin. Arek, kto jest twoim idolem, jeśli chodzi o panowanie nad piłką i prędkość na boisku? Karim Benzema, jeżeli chodzi o prowadzenie piłki, takie piłka krótko przy nodze, Benzema z Realu. Za chwilę zmierzysz się z naszym torem przeszkód, a potem zadam ci pytanie nawiązujące do tego, co właśnie zapytałem, także zapamiętaj. Jesteś gotowy zmierzyć się z naszym torem przeszkód? Jestem gotowy. Proszę, zapraszam na start. 3, 2, 1, start! Szybko, 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 tempo, tempo, tempo! Okej, 1:11. Zdecydowałeś się w czasie toru przeszkód jednak postawić na tempo. Skutecznie 71 punktów dla drużyny wniosłeś, czyli biegłeś 29 sekund. Zadowolony jesteś z siebie? I tak, i nie. Jakbym trafił jedną chociaż bramkę, no to... ale tu jest duża presja, wiadomo. Tak, duża presja. Co Karim Benzema pomyślałby o tym torze przeszkód? Pośmiałby się, coś po francusku by powiedział i by przebiegł szybciej na pewno. A o twoim wyniku co by powiedział? C'est magnifique. Magnifique. Cinkci Aszpel tor przeszkód, Arek Woźniak. Dziękujemy za zabawę. A w jakim innym wyzwaniu chcielibyście mnie zobaczyć? Wpisujcie w komentarzach propozycje. Najciekawsze pomysły nagrodzimy prezentami od cinkciaszpl. Cinkciaszpl. We exchange the world.